Witam Państwa w trzeciej części programu Dzieje się na żywo w wirtualnej Polsce. Można go komentować. Hashtag jest podany na dole strony. Ze mną w studiu nowi goście. Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy. Witam. Michał Kolanko, czystapolityka.pl. W sobotę Gazeta Wyborcza opublikowała wielki artykuł na temat rzekomych agentów albo prawdziwych agentów w otoczeniu Antoniego Macierewicza. Wniosek, jaki pewnie taki zwykły czytelnik z tego artykułu mógłby wynieść, jest taki, że jakieś czarne rosyjskie siły krążą wokół Macierewicza. On ma z nimi związki. No i Platforma Obywatelska postanowiła złożyć wniosek o wotum nieufności wobec ministra Macierewicza. Co panowie sądzą o tej sytuacji? Ja pozwoliłem sobie użyć takiego sformułowania, że został przekroczony Rubikon śmieszności. Naprawdę nie ma... Rubikon czy Rubikon? Rubikon. Rubikon. Rubikon oczywiście, jak mówimy. Czyli o tym. Na koniec. Chociaż akurat sam Ryszard Petru, któremu się to słowo przypisuje, tutaj zachowuje się normalnie. Nie można powiedzieć, akurat do niego nie można mieć pretensji o tę sytuację. No, można to podzielić na dwa tematy. Jeden to jest ogólnie upadek dziennikarstwa śledczego, czy taka forma pseudodziennikarskich publikacji, które służą wyłącznie jakimś aluzją, insynuacją i to jest właściwie no, coraz częstsze śledztwo tygodnika Polityka, które wykryło, że Kazimierz Szydło jest mężem Beaty Szydło na przykład. To jest jedyny twardy fakt w całym tym. Edward Szydło, przepraszam. Edward, tak to najmocniej przepraszam. No to jednak nawet fakt... tego, to nawet tego nie wykryło w takim razie, jak on ma na imię. Nie, no poważnie rzecz ujmując, mieliśmy takie publikacje, gdzie chodzi o jakieś tam aluzje i to jest no, przejście do gazet, które chciałyby być opiniotwórcze, takie metody tabloidów, które łapią, że o, ktoś tam, aktor jakiś pojechał na turnę sam bez żony, czyżby kryzys w związku, a jego żonę widziano gdzieś tam. Nie. Natomiast druga kwestia to jest to, że to się przeniosło za sprawą Grzegorza Schetyny i Platformy Obywatelskiej na forum polityczne. No, no bo dwa Platforma tygodnie, bardzo poważnie potraktowała. No, dwa tygodnie przed szczytem NATO zgłaszanie wniosku o wotum nieufności dla ministra obrony narodowej na podstawie, nie powiem skąd wziętych już tam aluzyjek z gazety, to naprawdę, delikatnie mówiąc, nie jest poważne. Platforma uznała już kiedyś, że Grzegorz Schetyna powiedział te słynne słowa o tym, że będzie opozycją totalną. I Platforma chce być w tym konsekwentna. Grzegorz Schetyna chce być konsekwentny w byciu totalną opozycją. Niestety czasami okazuje się, że bycie totalną opozycją oznacza działanie w takim totalnym refleksie, tak? Że jeśli coś tylko pojawia się... Dziwię, na przykład tak, Tomasz Siemioniak, którego ja miałem jednak za człowieka poważnego w sensie, prawda, on taki był ostrożny, poważnie się wypowiadał i rzeczywiście nie wydawało się, że się trzyma twardo faktów, no też bardzo ostro zareagował na ten... Tak, nie minęło chyba nawet 72 godziny od publikacji tego tekstu. Od razu mamy już ten wniosek o wotum nieufności, bo widocznie to uznał Grzegorz Schetyna za swoją realizację tej idei totalnej opozycji. No i trudno się dziwić, że Ryszard Petru się od tego odcina, że to bardzo dla niego to jest racjonalne, no bo on się pozycjonuje jako ta racjonalna opozycja, nie opozycja totalna, czy jak to mówią ludzie od Kukiza, histeryczna, tylko właśnie racjonalna. Natomiast Grzegorz Schetyna teraz będzie musiał bronić i Platforma, i Tomasz Siemoniak, i wszyscy, i cała Platforma będą musieli bronić tego, że zgłaszanie takiego wniosku wcale nie szkodzi polskiemu bezpieczeństwu narodowemu, a Platforma przez cały czas zresztą twierdziła, że to częściowo, i oczywiście można z PiS nie do końca się z tym zgadza, no ale Platforma twierdziła jednak, że i mówiła, że ten ustanie tego szczytu NATO to wynik wielu lat działań też dyplomacji. No i w ostatniej chwili nagle sami postanowili niemal wysadzić. Sami siebie podważyć. Mało tego jeszcze, zwrócę uwagę, że Platforma sobie po raz kolejny strzela, już nawet nie w kolano, ale jeszcze wyżej, bo posłem sprawozdawcą tego wniosku będzie Stefan Niesiołowski. Że każda partia ma takiego kogoś, kto działa na podobnych prawach jak Stefan Niesiołowski. No, nie porównuję obu osób, bo on jest nieporównywalny akurat już w swoich szaleństwach, ale powiedzmy, każda partia ma kogoś takiego, ale... Nazwijmy go Zagończykiem, prawda? Ale on jest tak, ale taki harcownik jest po coś, do obrażania, do prowokowania. Ale Tuskowi nie przyszło do głowy zrobić Palikota jakimś ministrem. On miał wyznaczoną rolę, ma prowokować Kaczyńskich. No był przewodniczącym komisji na początku. Na początku, ale później jak wszedł w tę rolę takiego od przekraczania granic błazna, prawda,
tego. No, pani Krystyna Pawłowicz, też nie chcę porównywać osoby, ale na podobny sposób funkcjonuje w PiS-ie, nie jest wysuwana przez Prawo i Sprawiedliwość do ról poważnych. Natomiast Platforma w tej chwili kompletnie miesza pewne porządki, no bo jeżeli przypuszcza atak na ministra obrony narodowej i wyznacza do tego Stefana Niesiołowskiego jako posła sprawozdawcę... Chyba, że jest tak, jak czytałem, że Stefan Niesiołowski, który jest głównym zwolennikiem bliższych związków z KOD-em i w związku z tym jest przeciwnikiem Grzegorza Schetyny, został wypuszczony do tego wniosku po to, żeby zostać spalony. Ta sytuacja wewnątrz Platformy, bo z relacji, także tego, co pisaliśmy na Czystej Polityce, wynika na przykład, że to Stefan Niesiołowski był jednym z najmocniejszych, najsilniejszych obrońców Michała Kamińskiego na tym słynnym, już zamkniętym posiedzeniu klubu, chociaż tak samo jak Bogdan Borusewicz. Natomiast no myślę, że wszyscy tutaj, jak siedzimy we trójkę w studiu i nasi widzowie, dobrze wiedzą, co powie Stefan Niesiołowski. Możemy to przemówienie już teraz napisać. Ona nie jest reakcja na to przemówienie też. Nie, jednak do końca nie wiemy, czekamy na te momenty ubarwiające, anegdoty, prawda, i silne sformułowania, które tam się mogą znaleźć. Nie wiemy, na ile emocjonalnie to będzie, no ale zwracam uwagę, był taki moment, kiedy poszła wiadomość u dziennikarzy i ona była chyba rzeczywiście potwierdzona, że Grzegorz Schetyna nakazał medialne wycofanie Stefana Niesiołowskiego. A tutaj wszyscy to odbierali jako taki pewien objaw racjonalności, że uznał, że Stefan Niesiołowski swoją agresywnością szkodzi. Tymczasem wycofał go po to, żeby samemu właściwie wejść, bo to co robi Schetyna w tej chwili, to on robi za Stefana Niesiołowskiego w mediach. A jeszcze jeden element też dosyć ciekawy. Gazeta Wyborcza, która oskarża Macierewicza o, że tak powiem, związki z Rosją, a używa tutaj instrumentów w postaci związku z byłym tajnym współpracownikiem. To też jest element chyba troszkę taki groteskowy. Ja przepraszam, że jeszcze raz się wetnę, ale gazeta, w której do niedawna jeszcze na etacie był Lesław Maleszka. Partia, którą zakładał Andrzej Olechowski, zresztą Andrzej Olechowski TV Mast wczoraj w TVN24 z oburzeniem komentował związki Antoniego Macierewicza z tajnymi współpracownikami. No partia, której europosłem prominentną postacią jest Michał Boni. I żeby już po innych tych... Rzeczywiście no, mamy do czynienia z takim stężeniem absurdu, które się chyba jeszcze w polskiej polityce nie zdarzyło, dlatego mówię o tym Rubikoniu przekroczonym. Natomiast myślę, że jeszcze jeden aspekt jest całej sytuacji, którą warto wspomnieć, że tak naprawdę ten szczyt NATO oczywiście on będzie bardzo ważny, jego znaczenie symboliczne, skala i tak dalej. Oczywiście wszyscy sądzimy, że przebiegnie bez żadnych przeszkód czy też incydentów. Natomiast to jest jasne, że jego ustalenia są już w większości zamknięte. Także teraz, gdyby Platforma nie dokonała tego ruchu, to mogłaby ewentualnie krytykować zupełnie innych pozycji właśnie to, co się dzieje na tym szczycie NATO. Czy jeśli tam pewne elementy symboliczne czy tym dyplomatyczne nie zostaną spełnione, to Platforma mogłaby to krytykować. Natomiast teraz Platforma ewidentnie jest uwikłana już w spór na zupełnie innej płaszczyźnie. Zostawmy Platformę. Decyzja trudno zostawić Platformę. Ale musimy na chwilę zostawić Platformę. Decyzja Antoniego Macierewicza o wysłaniu tych 4 F-16 i kilkudziesięciu, właściwie tam kilkuset żołnierzy do Kuwejtu i do Iraku. Czy to jest dobra decyzja, czy to jest ryzykowna decyzja? Nie jestem w stanie ocenić, powiem szczerze, bo ja już raz się w życiu... Ci żołnierze wyłącznie będą zajmowali się szkoleniami, to jest prawda. A F-14 będzie latało na tyle wysoko, że nic im nie grozi. Ale to nie mówimy o tym, co im się może stać, tylko mówimy o tym, że jest to jednak wejście w wojnę z organizacją dość potężną, przed której jest powód się obawiać, a wszyscy mamy wątpliwości, czy zabezpieczenie antyterrorystyczne u nas jest na odpowiednim poziomie, bo raczej ono tych zachodnich standardów nie spełnia. Jednak tego typu decyzja powinna zostać poprzedzona konsultacjami, nie wiem, społecznymi, bo to niemożliwe, ale jest politycznymi, rozumiem, przynajmniej tak? Stworzeniem pozorów, zebrać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i powiedzieć, a teraz przegłosujmy, wszyscy z PiS-u głosują za, i tak wiadomo, jaki będzie efekt tego głosowania. Ja się raz w życiu już okazałem naiwny, bo kiedy Aleksander Kwaśniewski z Leszkiem Millerem wysyłali polskie wojsko do Iraku, no to byłem przekonany, że gdzieś tam w tle była jakaś umowa, że coś z tego będziemy mieli. No więc teraz też tak myślę, że to jest częścią jakiejś umowy, ale po tych doświadczeniach boję się, że może znowu jak idioci za wolność naszą i waszą, prawda, po prostu, czyli za bezdurną. Wydaje mi się, że ta decyzja pokazuje, że nie ma jednak takiego jednego paradygmatu, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo narodowe, no bo nie ma takiej ciągłości. No pamiętamy już, że nawet że Platforma, Bolesław Komorowski dosyć wyraźnie była w pewnym momencie zwrot
odejścia od tych polityki, wycofania z Iraku, wysyłania żołnierzy na misję, jakiegokolwiek typu. Natomiast jest całkiem oczywiste, że jest taki termin, który się ładnie nazywa mission creep, czyli to, że jeden krok prowadzi do następnego. I teraz mamy wysyłanie misję szkoleniową, mamy F-16 z tymi w wersji rozpoznawczej. Natomiast za chwilę okaże się, że trzeba zwiększyć to zaangażowanie, a ponieważ, tak jak wspominał Rafał, generalnie cała ta decyzja została podjęta w dosyć takim trybie ad hoc mimo wszystko i bardzo szybko, to ten następny krok będzie równie szybko podjęty. I to jest ryzyko. Oby pewnie ten następny krok zbyt szybko nie został podjęty. Z tym się musimy rozstać. Bardzo panom dziękuję za udział w programie. Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy. Dziękuję. Michał Kolanko, Czysta Polityka. A teraz z państwem w części biznesowej spotka się Mateusz Ratajczak. Ja już bardzo dziękuję.